Obchody tego specjalnego dnia rozpoczęła msza święta w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Następnie zgromadzeni przenieśli się na docelowe miejsce, w którym stanął obelisk. Nie jest ono przypadkowe. Znajduje się naprzeciwko budynku, w którym po wojnie mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Oficjalne odsłonięcie pomnika poprzedziły przemowy. List od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Organizatorzy i uczestnicy łukowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 lutego, 1 marca 2017 roku. Szanowni Państwo, uczestnicy walk o niepodległość ojczyzny są od wieków otaczani szczególnym szacunkiem Polaków. Obrońcy granic i honoru Rzeczpospolitej, żołnierze regularnej armii i powstańcy należą do najważniejszych postaci w panteonie naszych bohaterów narodowych. Suwerenne państwo polskie zawsze pielęgnowało pamięć i oddawało cześć tym, którzy z narażeniem własnego życia stawali do boju o wolność rodaków. Tak było w czasach II Rzeczpospolitej, kiedy wyjątkową atencją darzono sędziwych weteranów zrywu 1863 roku. I tak jest również teraz, kiedy my, współcześni, oddajemy honory kombatantom Armii Krajowej i innych formacji podziemnych walczących z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami. Dzisiaj często mówimy żołnierze wyklęci, zamiennie żołnierze niezłomni. Myślę, że społeczeństwo łukowskie i nie tylko, dzisiaj tak licznie zgromadzone, daje swoją obecnością wyraz wielkiego szacunku i hołdu dla tych żołnierzy, którzy przelewali swoją krew, oddawali nierzadko swoje życie. Tablica, którą za chwilę odsłoniemy, oddaje, jest wyrazem pamięci dla wszystkich ofiar, tych znanych i tych mniej znanych. Również dla tych wszystkich anonimowych, nieznanych na dzień dzisiejszy z imienia i z nazwiska. Powiedzieliście nam, jak mamy kochać system wartości, w których Bóg, honor i ojczyzna są najważniejsi. I ten kierunek cały czas nam towarzyszył, pomimo tego, że był PRL. To cały czas mówiliśmy między sobą, że to jest zły ustrój. Uroczystości poświęcone pamięci żołnierzom wyklętym odbywają się w całym kraju, lecz te w Łukowie są mi szczególnie bliskie. W tamtym czasie byłem uczestnikiem walk na tym terenie. Winni jesteśmy pamięć żołnierzom, którzy polegli walcząc w Polsce powojennej podziemiu niepodległościowym. Pamięć o żołnierzach wyklętych, o bohaterach polskiej wolności, dla których honor i wolność ojczyzny były cenniejsze niż własne życie, przyczynia się do wychowania polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich. Szanowni zebrani, czcigodni duszpasterze, parlamentarzyści, szanowne władze powiatu i miasta Łuków, moi drodzy przyjaciele, gromadzimy się dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych po to, żeby oddać hołd i upamiętnić bohaterów powstania antykomunistycznego. Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce od 1944 roku, kiedy to prawowite Wojsko Polskie, zorganizowane w kilku różnych formacjach, takich jak Armia Krajowa, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne i innych, kontynuowało walkę z nowym bolszewickim okupantem, było ostatnim polskim powstaniem narodowym. Cechą charakterystyczną wszystkich naszych powstań narodowych, poczynając od Konfederacji Barskiej, poprzez Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, czy wreszcie Powstanie Antykomunistyczne, była obrona tożsamości kulturowej narodu polskiego oraz, co ważne, obrona świętej wiary katolickiej. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo.
Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Bądź wierny, idź. W 1944 roku razem z tym wyzwoleniem przyszła nam obca duchowo, kulturowo i w ogóle historycznie. Obca kultura, obce idee, obce zachowania. Były to czasy ciężkie. Między innymi przez to, że żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, ci, co cały czas walczyli o wolną Polskę z okupantem niemieckim, ze względów ideologicznych zostali zepchnięci na margines. I pomimo, że były amnestie, pomimo, że były różne sprzyjające okoliczności, żołnierze ci byli represjonowani. Tablica upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz wielu innych grup walczących o wolność Polski. Powstanie pomnika zawdzięczamy byłym członkom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Łuków oraz władzom samorządowym. Modliliśmy się w czasie mszy świętej w intencji tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, których ta tablica upamiętnia. Teraz pobłogosławimy ten obelisk i tablicę. Pobłogosław Boże tę pamiątkową tablicę, którą umieszczamy w tym miejscu, aby upamiętnić cierpienia żołnierzy niezłomnych i ofiary reżimu komunistycznego. Tym, którzy cierpieli, poświęcili swoje życie dla dobra ojczyzny, niosąc na swoich sztandarach słowa przodków naszych: Bóg, honor, ojczyzna. Niech żywych dotknie Boże błogosławieństwo, a ci, którzy już zmarli, niech doświadczą pokoju wieczności. Boże nasz Ojcze, spraw jednocześnie, aby wszyscy, których ta uroczystość dziś jednoczy, brali przykład z bohaterstwa tych, których dziś wspominamy, i stali się wspólnotą pokoju, jedności i stałej gotowości do obrony niepodległości naszej ojczyzny i niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, wykluczonym i niesprawiedliwie traktowanym. Za wstawiennictwem Maryi Matki Miłosierdzia, hetmanki i żołnierza polskiego, udziel pomocy tej zebranej dziś wspólnocie, aby pielęgnowała miłość ku ojczyźnie swojej i zachowaj wszystkich tu obecnych od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Amen.